tvpodkarpacie.pl. Jak grom z jasnego nieba na samorządy spadła informacja o przegłosowaniu w dniu 22 listopada bieżącego roku przez posłów koalicji PO i PSL zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Województwo podkarpackie może stracić na tych zmianach 34 miliony złotych. O komentarz do zaistniałej sytuacji poprosiliśmy radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz parlamentarzystów. Zarząd przyjął już budżet na 2014 rok. Budżet trudny, ciężki, w deficycie 33 miliony złotych. Tych środków na różne obszary nie jest dużo. Była cały czas dyskusja i walka, czy ewentualnie przeznaczyć na ochronę zdrowia, czy przeznaczyć na drogi, czy przeznaczyć na własne wkłady do inwestycji, które będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 rok. I nagle w tym momencie dowiadujemy się, że 34 miliony złotych jest zmniejszony, będzie budżet w 2014 roku. Jest to dla nas bardzo, bardzo, bardzo duża kwota. Zastanawiamy się, jak my to udźwigniemy, bo tak naprawdę zastanowienie również wymaga to, że nasze województwo mimo wszystko jest cały czas gdzieś tam dołowane. Województwo, które jest biedne, które ma dużo terenów takich, gdzie bezrobocie, stopa bezrobocia jest bliska 25%, 25%. Nagle się województwo dostaje 34 miliony złotych mniejszy budżet. Jak patrzę na te województwa, chociażby małopolskie, 2 miliony, czy inne, to są grosze naprawdę. Natomiast my jesteśmy tak biednym województwem, jeszcze zabranie 34 milionów złotych. Nie wiem, co ewentualnie w takim układzie zostanie wykreślone z budżetu 2014 roku. Mam nadzieję, że nie ochrona zdrowia, bo tak naprawdę wszyscy wiemy, że najważniejszym zdrowym być. Żaden z samorządowiec nie może oceniać takich decyzji pozytywnych, kiedy z budżetu województwa ubywa 34 miliony. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że to ubywa w roku 2014. Te środki mają do nas wrócić zgodnie z tą ideą w roku 2015 i w 2016. Aczkolwiek niewątpliwie ten rok 2014 jest trudnym rokiem budżetowym i chyba żaden samorządowiec samorządu województwa, szczebla powiatowego, miejskiego pozytywnie takiej decyzji by nie przyjął i też my pozytywnie jej nie przyjmujemy. Pozostaje mieć nadzieję, że te zapisy, które są proponowane, będą wdrożone w życie i w tym roku 2015 i w 2016 ta kwota do nas wróci. Myślę, że proces legislacyjny jeszcze się nie skończył. Jeszcze jest Senat, jeszcze jest prezydent i my jako samorządowcy oczywiście będziemy apelować do naszych kolegów, aby te niekorzystne zapisy jeszcze zmienić. Być może to się uda. My nie jesteśmy województwem na tyle bogatym, żeby wspierać inne regiony Polski i mam nadzieję, że w przyszłości to zostanie naprawione. PSL najprawdopodobniej poprze to stanowisko sejmiku, bo uważamy, że jakby te 34 miliony byłyby nam bardziej potrzebne może teraz niż za chwilę, ale uważamy również, że nie jest to tragedia. To znaczy patrzymy w ten sposób, że prognoza finansowa czy perspektywa finansowa najbliższa, szczególnie ważna dla województwa, o której dużo mówił dzisiaj marszałek, to są lata 2014-20, czyli 7 lat. Do tego mamy jeszcze 2 lata rozliczeniowe, więc tak naprawdę mówimy o prognozie na 9-letnie wydawanie pieniędzy na przykład infrastrukturalnych, bo tam jest najwięcej, czy jakby najwięcej wartościowo inwestycji. I teraz, jeżeli tylko chcemy, jest dobra wola, to te 3 lata odsunięcia tych 34 milionów, odsunięcia w czasie wpływu do budżetu tych 34 milionów, bo mniej więcej ta konstrukcja warszawska na tym polega, wcale nie zakłóci nam toku. Ona być może zwolni niektóre inwestycje, czy lekko ich wyhamuje, ale spowoduje, że te pieniądze do budżetu trafią i inwestycje w związku z tym zostaną zrealizowane rok, dwa, trzy później. Więc tak naprawdę nie widzimy jakby draki w tym wszystkim. Uważamy, że chyba gorszą sytuacją byłoby dopuszczenie do tego, by województwo mazowieckie zbankrutowało. Czy chce pan powiedzieć mieszkańcom Podkarpacia, w takim razie Polacy, nic się nie stało? Nie, chcę powiedzieć, że te 34 miliony nie może być konikiem, na którym pojedziemy w ten sposób, że powiemy, że wszystko w województwie, co się złego dzieje, dzieje się dzięki tym 34 milionom. Bo tak naprawdę bez tych 34 milionów przy budżecie 1,5 miliarda, to proszę sobie porównać procentowo, jaki to jest udział. Kwestie inwestycyjne w ogóle się nie załamią, czyli to jest kwestia pewnego montażu finansowego, który spowoduje, że nieco w czasie na rok, dwa czy trzy odsuniemy tempo realizacji pewnych inwestycji, a może wcale nie. Decyzję o Janosikowym, o tych zmianach dotyczących Janosikowego ja oceniam w sposób bardzo krytyczny.
Nie można robić czegoś takiego w trakcie procedowania budżetów przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli już rząd, państwo polskie chciało coś z tym zrobić, manipulować, to mogło dotyczyć środków 2015 roku. W sytuacji, kiedy wszystkie budżety są opracowane, w tej chwili to jest rewolucja, to wszystko trzeba wywrócić do góry nogami. Nastąpiła dyscyplina partyjna wśród posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, de facto za nieudolne zarządzanie województwem mazowieckim przez marszałka Struzika z PSL-u. Wiem dużo na ten temat nieudolności, ponieważ jako szef klubu radnych uczestniczę w takim konwencie szefów klubów radnych SLD raz na kwartał w Warszawie. Grzegorz Pietruczuk, mój odpowiednik w sejmiku województwa mazowieckiego, przedstawia na bieżąco katastrofalną sytuację budżetu tego województwa. A chcę powiedzieć jedną rzecz, że janosikowe zostało wymyślone w imię solidaryzmu społecznego, żeby ten bogaty podzielił się z tym biednym. Przecież Grofilm robi interesy na Podkarpaciu, niszczy naszą infrastrukturę drogową, kolejową, niszczy środowisko, a podatki płacone są w Warszawie, nie w Rzeszowie. Więc w związku z tym należy część tych podatków przekazać tutaj do nas, żebyśmy my mogli również uczestniczyć w tym zrównoważonym rozwoju, prowadzić inwestycje, które prowadzą nas do nowoczesności, zapewniają jakieś miejsca pracy i nie zostajemy w tyle. Ta decyzja jest skandaliczna. Dla mnie te 34 miliony to jest ogromna kwota, ale to trzeba mówić także o kwocie łącznej dla wszystkich województw w całej Polsce. Głównie jako związkowiec powiem tak, że to mnie wcale nie zaskakuje, ponieważ my protestujemy już od dłuższego czasu, trzy centrale związkowe, mówimy o braku dialogu w Polsce. Tutaj przekonujemy się po raz kolejny, że również samorządami na tej komisji wspólnej rządu i samorządu również nie ma dialogu, nie ma rozmowy. Przecież to jest na tyle ważna sprawa, że ona powinna być przedyskutowana z samorządami, a nie stawianie w takiej sytuacji. No dziś dziwię się i nie dziwię się z drugiej strony radnym SLD, którzy opuszczają obrady, mówią, że nie będą uczestniczyli w debacie na temat fikcji, bo co z tego, że my dziś rozpoczynamy pracę nad budżetem, rozpoczynamy dyskusję, a kiedy to stanie się faktem, obniżenie subwencji o te 34 miliony, no to trzeba będzie od nowa przerabiać ten budżet tak, aby dopasować albo po prostu zwiększać deficyt. Więc to jest granie fair rządu, nie tylko wobec pracowników związków zawodowych, ale także samorządów, które obarcza się dodatkowymi zadaniami, a drugą ręką zabiera się środki. Ta sprawa była przedmiotem rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny z powodu skargi województwa mazowieckiego. Trybunał uznał, że przepisy są zgodne z konstytucją w tym zakresie ustawy o finansach publicznych. Jednakowoż wydał postanowienie sygnalizacyjne, żeby doprecyzować kryteria przyznawania tej subwencji regionalnej. Tymczasem rząd w trakcie procedowania budżetów wojewódzkich w połowie listopada składa projekt ustawy nowelizujący subwencję regionalną w ten sposób, że 14 województw traci miliony złotych. Województwo nasze, podkarpackie, zamiast 126 milionów złotych otrzyma tylko 92 miliony, czyli różnica jest 34 miliony. Jest to niedopuszczalne, jest to zamach na samodzielność samorządów, samodzielność samorządów jest zagwarantowana konstytucyjnie, artykułem 165 ust. 2 Konstytucji. I nie może być takiej sytuacji, żeby w ten sposób procedować w Sejmie. Obecnie ustawa trafiła do Senatu. 3 grudnia mamy posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, na której to komisji złożę wniosek o odrzucenie tej ustawy. TV Podkarpacie.pl